Cześć, witam w kolejnym materiale z Battlefielda 2042, a dzisiaj zmienimy się najlepszym loadoutem pod SCZ3, czyli typowego Skorpiona z innych gier. No i tak, bez względnych tutaj przeciągnięć zaczniemy sobie od celownika. Tutaj albo Fusion holograficzny lub K8 holograficzny, ale tutaj mnie dużo lepiej się strzela z Fusion holograficznego. Standardowo już na drugi slocik damy sobie TR1 termowizyjny. I na trzeci tutaj można sobie dać albo TV2X, albo Shunt 2,5. Ale ja szczerze dam sobie Maul 1,5 do 3 hybrydowy, ponieważ można troszkę na dalszy dystans postrzelać, przełączyć się na Red Dota od razu, żeby być pod ręką na Close Quarters. Także to jest całkiem fajny celownik i właśnie tutaj sobie go wyposażę. Magazynki. Mamy dwa magazynki bębenkowe, co jest ciekawe, bo chyba żadnej na broń w grze nie ma, jeżeli chodzi o SMG magazynka bębenkowego. Ale tutaj tak, zauważyłem już, że najlepiej sprawdza się standardowy po prostu bębenkowy magazynek. Na drugi slot można by pomyśleć, że duża moc, ponieważ też jest bębenkowy, ale ten bębenkowy daje nam tylko 36 naboi w magazynku i no, zwiększa nam szybkostrzelność. Co prawda zwiększa nam obrażenia o 5, ale tutaj na drugi slot polecam wam standardowy powiększony, bo ta broń leci z amunicji bardzo szybko. No i wtedy na trzeci ten bębenkowy dużej mocy. Jeżeli chodzi o dodatki pod lufę, tutaj nie mamy aż tak dużo, no ale jeżeli jesteście graczem mobilnym, tak jak ja właśnie tutaj, uchwyt LWG, ewentualnie jeżeli właśnie wolicie strzelać po prostu z miejsca, no to tutaj uchwyt Kobra. Laser, ja nie będę szczerze korzystał, raczej jest do sera, ale i tak sobie go wyposażę tutaj, więc na drugi slot możecie ewentualnie dać laser. Jeżeli chodzi o wylot lufy, to tutaj zauważyłem, że najlepiej się sprawdza kompensator taktyczny i tłumik zawinięty, żeby po prostu nie tracić obrażeń. Kompensator taktyczny tylko po to, żeby zwiększyć sobie tutaj celność broni. I w sumie to byłoby na tyle. Ewentualnie, jeżeli chcecie jeszcze bardziej odrzut zniwelować, no to możecie sobie dać taktyczny hamulec wylotowy Arkom, ale to jest kwestia już indywidualna, jak wam się... Ta broń nie ma jakiegoś dużego odrzutu, zresztą jeżeli odblokujecie sobie ją, ona jest na 7 poziomie Battle Passa, to potestujecie i się dowiecie, że faktycznie jest, jak mówię, z tym odrzutem. Więc myślę, że kompensator taktyczny tutaj w pełni wam wystarczy. Troszkę mogę źle powiedzieć, bo to chodzi o, jeżeli chodzi o taktyczny hamulec wylotowy Arkom, to jest odrzut poziomy, czyli na boki, a góra to kompensator Warhag, ale tak jak mówię, ta broń nie ma na tyle dużego odrzutu, żeby było to wymagane, więc tutaj dużo bardziej o celność lepiej zadbać, więc stąd właśnie wybór na kompensator taktyczny. I w ten sposób właśnie buduję tego Skorpiona SCZ3. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Jeżeli tak, zostaw taktycznego lajka i subika. No i co? No i ode mnie to na tyle. Teraz troszkę gameplayu. Do następnego. Hej, hej. Tak, ja gram wszędzie z tłumikami teraz, nie? Przeładowuję! Dziękuję. Jeden z naszych zestrzelony! Co ja mam PBX-a? No dalej, wstawaj! Nic
przeładować! Wystrzeliłem linę! Masz wolność. Dorwałem go! Leżysz. Fajnie. Małe mi. Oznaczam zagrożenie! Wpadł w ręce wroga. Nie wiem, czy ja z tym skorpionem chcę podbiegać. Uważamy cię? Tak. Weź drobni. Chwila, muszę przeładować! Dobra, próbujemy tam podejść, czy co? Ja tu się świetnie bawię, ale... Nie. Zaatakowano jeden z naszych celów. Lecz na nas! Siemano, nie żyjesz. Okej, jeszcze tu jeden siedział. Mnie ty baguje. No niesamowite. Idę na miejscu! Wziąłem wroga! Dobra, chodź, próbuję przejść, może to być, co? Zabezpieczony cel Charlie 1. Spąchuj go. Ja może ci. Nie mam. Okej. Mam. Oni się tutaj na lewo resmy, także tutaj nie ma się coś siedzieć przy tym bardziej kadach. Tam jeszcze jeden chyba jest. Lewa idzie, lewa twoja, lewa. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze trzech. Tracimy ludzi! Dawaj do cholery! Droga!
Nate, tu spadł? Nie, to też spadł. Teraz spadł Nate. Chodzę na górę! Co tu się dzieje na tym miejscu? Wystrzeliłem linę! Masz to w przodzie? Nie chcesz ty. GG 50-12 lose.